Witam wszystkich. Słuchajcie, wszystko będzie w skróconej wersji. Nie będę wam pokazywał całego filmiku, który robiłem i który trwał ponad chyba godzinę czasu. Także, żeby nie marnować waszego czasu i też mojego, pokażę wam skróconą wersję, jak przerobiłem sobie wkrętarkę z zasilania niklowo-kadmowego na zasilanie z powerbanka. I tutaj użyłem do tego celu tego powerbanka, który dostałem w prezencie od użytkownika z YouTube'a Szczura Wodnego. I tak z ciekawości poszukałem sobie na internecie, po ile taki powerbank chodzi. No i znalazłem na Allegro aukcję za 10 zł, jedna sztuka. Tu są różne kolory, są czarny. Jest, jak widać, chyba to nie wiem, jakiś taki różowy, bardziej niż czerwony. No i opis, licytacja dotyczy jednej sztuki. Także za 10 zł można kupić sobie ogniwo do powerbanka, powiedzmy w ten sposób, o wartości 3,7 V i pojemności 2200 mAh. I teraz wam pokażę szybko, tak naprawdę na szybko filmik, jak to wszystko kręciłem. To jest ta wkrętarka model K2600, kupiona kiedyś w Castoramie. Służyła mi do rozkręcania, powiedzmy, laptopów. No i jak już niektórzy się domyślają, dlaczego wymieniałem w ogóle na zasilanie z powerbanka? Ponieważ te ogniwa, które są w środku tej wkrętarki, już padły, nie wytrzymują zbyt dużo, nie wiem, 10 minut i wkrętarka przestaje działać, także to jest totalnie malutko. I zobaczymy teraz z ciekawości, ile będzie działała na tym jednym ogniwie z powerbanka. Także tutaj ona sobie leży, troszeczkę przyspieszę film i patrzcie, to jest całe to ogniwo, które się wkłada do tej wkrętarki. Jak widzicie, na końcu tutaj trzeba zdjąć tą zaślepkę, żeby wyjąć cały akumulatorek. I tutaj chyba będę dalej gdzieś się męczył z tym wszystkim. Chcę wam pokazać, może o, pokażę wam, jak to mniej więcej wyglądało. Trzeba podważyć śrubokrętem tą zaślepkę z tyłu. No i widzicie, że wypadła mi gdzieś z boku. Także po wyciągnięciu tego już można bez problemu wyciągnąć wszystkie te akumulatorki, które siedzą tam w środku tej obudowy. Jeszcze poczekam, żebyście zobaczyli, ile jest dokładnie ogniw w środku. W zasadzie już powiedziałem. Jeszcze myszka mi poleciała gdzieś za bok. No i dobra, i chyba teraz będę wyciągał tutaj cały ten pakiecik. Cały pakiet jest zrobiony na tej zasadzie, że są trzy ogniwa. No i tam jeszcze był do gniazda zasilania przylutowany do minusa. Nie wiem, jak to nazwać, jakiś bezpiecznik, rezystor, to wygląda jak bezpiecznik jakiś niebieski, który ma cztery kolory, kody paskowe. Dokładnie jest tako złoty, jakiś chyba taki brązowy i zielony, albo bordowy i zielony, w ten sposób. O, tutaj pokazuję, jakie siedzą ogniwa. Hang tu 1000 mAh, 1,2 V, 3. Także taki klimacik. Chyba nie wiem, pokazywał. Aha, tutaj przymierzam się do pokazania, jakby to mniej więcej wyglądało już. Widzicie? Dokładnie w ten sposób. Tylko że tam na spodzie jeszcze trzeba te blaszki zamontować na tym akumulatorku, żeby zasilało silnik cały. No i powiem wam, że fajnie to nawet wyszło. Działa to sprawnie.
Tutaj filmik do RS Elektroniki o akumulatorach niklowo-wodorkowych, ale też o innych. Także podlinkuję do tego filmiku, bo naprawdę ciekawy materiał. Warto obejrzenia i zrozumienia mniej więcej, jak to wszystko działa. No i popatrzcie się, tutaj już sobie przerobiłem to wszystko. Widać, że są przymocowane te dwie blaszki po boku od plusa i minusa. Kleję tutaj klejem Patex Universal Classic, żeby to po włożeniu do tej obudowy mi nie wypadało. No i co wam powiem? Tyle chyba w temacie. Nic skomplikowanego. Tutaj jeszcze tester USB sobie podłączałem dla ciekawości. Sprawdzałem też, czy ładuje to wszystko. Działa bez problemu. Także wkrętarka chodzi bez problemu. I tutaj jeszcze na końcu pokazywałem, żeby to jakoś już potem tak dokończyć, żeby było wejście na ładowanie mikro USB i wejście do zasilania tam jakichś urządzeń, tak? No bo w końcu teraz ta wkrętarka jest jakby połączeniem powerbanka z wkrętarką, tak? Dwa w jednym. Także powiedzcie, co myślicie o takim projekciku, nazwijmy to w cudzysłowie. No i też powiem wam, że jest taki kanał właśnie kreatora, który on się zajmuje takimi rzeczami, on przerabiał tych wkrętarek, nie wkrętarek, mnóstwo elektronarzędzi i też u niego na kanale są filmiki, jak przerobić właśnie takie elektronarzędzia na zasilanie lejonkowe. I co, to było chyba na tyle, żeby nie przedłużać. 6 minut, także bardzo szybko się uwinęliśmy z tym tematem. I co? Działa, będą testy, ile będzie działała na tym jednym akumulatorku, także napiszę potem w opisie filmu, bo ładowałem ją chyba z 3 godziny przynajmniej. Doszła tam do chyba 4,010 V. To by było na tyle. Trzymajcie się, pozdrawiam.